Dzień dobry, a gościem Weekend FM jest chojnicki archeolog dr Dawid Kobiałka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, dzisiaj w Chojnicach odbędzie się państwowy pogrzeb szczątków ponad 700 ofiar odnalezionych w chojnickiej Dolinie Śmierci. Ale te uroczystości nie byłyby możliwe i nie udałoby się też ustalić danych ponad 120 ofiar pozbawionych życia w Dolinie Śmierci, gdyby nie rozpoczęte przez Pana w 2020 roku prace archeologiczne. To szczególny dzisiaj dzień dla Pana? Oczywiście. Wyjątkowy, niepowtarzalny, będący zakończeniem pewnego etapu tego, co robimy na przestrzeni ostatnich lat, właśnie od 2020 roku. A z punktu widzenia historycznego, jak ważne jest to odkrycie, nie tylko dla naszego regionu? Ani ja, ani członkowie zespołu badawczego, ani myślę państwo jako słuchacze, jeszcze długo nie będziemy sobie w stanie naprawdę zdać sprawy z tego, co zrobiliśmy w Dolinie Śmierci na przestrzeni ostatnich lat. Ja o podobnych rzeczach oczywiście czytałem w książkach, artykułach, ale podobnych badań na taką skalę w naszym kraju i w sumie w Europie nie prowadzono. Były na początku prace stricte naukowe i to wykorzystanie metod i narzędzi badań archeologicznych, badań historycznych, pamięci lokalnych społeczności doprowadziły do momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli do pogrzebu około 700 ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. Dosłownie wczoraj wróciłem z Rzymu, gdzie na największej europejskiej konferencji dotyczącej archeologii opowiadałem o dokładnie tych rzeczach, o tych wynikach badań. I dla ludzi to, dla naukowców, nie dla zwykłych mieszkańców Chojnic, Londynu, Amsterdamu i tak dalej, to się w głowie nie mieści naukowcom, archeologom, którzy również kopią groby masowe, że to właśnie ma taki właśnie masowy wymiar, gdzie mówimy nie o 5, 10, 50, 100, tylko o setkach ofiar, które udało nam się w wyniku badań archeologicznych i prowadzonego śledztwa przez pana prokuratora Tomasza Jankowskiego odnaleźć. No właśnie, mam przed sobą książkę Chojnice 1939-45. Ta książka oprócz wstrząsających też relacji ofiar II wojny światowej, świadków II wojny światowej, zawiera też przejmujące fotografie, między innymi z grudnia 1945 roku, gdzie widzimy rząd trumien z ciałami odnalezionych tuż po wojnie w Dolinie Śmierci ofiar. Te trumny były wystawione na widok publiczny w zniszczonym wtedy kościele parafialnym, ale też jest fotografia powojennego, manifestacyjnego pogrzebu. Jak się patrzy na te zdjęcia, i na zdjęcia dzisiejsze z Bazyliki Chojnickiej, gdzie jest ponad 180 trumien wystawionych, to historia, można powiedzieć, że zatoczyła koło. Można powiedzieć, że została dokończona, no bo po wojnie te ekshumacje były prowadzone. Niemniej nie wszystko było wtedy znalezione i książkę, którą pan redaktor trzyma, tę pierwotną wersję z 1947 roku, ja czytałem przed rozpoczęciem badań ich w trakcie, no pewnie 10-15 razy, ponieważ każdy nowy sezon badań wymagał tego, żeby książkę i te materiały archiwalne czytać jeszcze raz, żeby może w jeszcze inny sposób spojrzeć na te miejsca zbrodni, tam gdzie te groby mogą być ukryte. I ta książka faktycznie była w sumie fundamentem tego, co rozpoczęliśmy nawet nie w 2020, tylko 2019 roku, bo projekt został przygotowany rok wcześniej, a środki dopiero w maju 2020 roku pozyskaliśmy. No właśnie, ja pamiętam pana wiadomość do naszej redakcji z prośbą o patronat nad tymi badaniami w roku 2019. Rok później się te badania rozpoczęły, ale chciałem zapytać o tamten okres, bo też byli tacy również w świecie nauki, którzy chyba, no, którzy nie dawali też większych szans na powodzenie. Niektórzy twierdzili, że tam już właściwie nie ma czego szukać. I ciekawi mnie dziś z perspektywy czasu, jak pan na to wszystko patrzy. To znaczy, ile było w panu takiej pewności, determinacji, wiedzy, a ile też można powiedzieć, no, szczęścia? Dobrze, to powiem tak. Z perspektywy naukowej muszę powiedzieć, że nie można zawczasu zakładać, że coś, co dla nas jest pewne na początku, po zakończeniu badań będzie takowym. Niemniej w
przypadku badań w Dolinie Śmierci, czyli na tych polach igielskich, założenie prac rozpoczętych i potem kontynuowanych corocznie było takie, że skoro każda zbrodnia pozostawia ślady, materialne ślady, to po zbrodniach, gdzie wymordowano z zimną krwią setki osób, nawet jeśli były prowadzone pewne ekshumacje, no to musiała pozostać właśnie masowa ilość śladów w różnej formie. I przy wykorzystaniu metod i narzędzi badań archeologicznych, przy pomocy wiedzy historycznej, źródeł historycznych oraz wiedzy lokalnych mieszkańców Chojnic, rodzin, ale też ludzi, którzy byli w taki czy inny sposób zainteresowani tematem Doliny Śmierci, te ślady, czyli materialne ślady, ale też pamięć, uda się odnaleźć, zadokumentować, utrwalić i docelowo chodziło o odnalezienie tych grobów masowych. Pamięta pan ten moment przełomowy, który potwierdził pana przypuszczenia? To był pierwszy dzień badań, czyli 8 maja 2020 roku, kiedy o godzinie 9 rozpoczęliśmy badania. Spotkaliśmy się z grupą wolontariuszy przed pomnikiem, przed krzyżem w Dolinie Śmierci i spotkanie miało taki charakter, że najpierw opowiedzieliśmy, co robimy, jak to dokumentujemy, jak zbieramy, jak inwentaryzujemy. No i potem za pomocą wykrywaczy metali zespół badawczy zaczął sprawdzać kolejne areały właśnie Doliny Śmierci, czyli tego, co my dzisiaj nazywamy Doliną Śmierci, czyli Łąka i ten teren za dzisiejszym upamiętnieniem, za tablicą pamiątkową. I to dosłownie po 10-15 minutach już pierwsze przedwojenne łuski były odnajdywane, namierzane, inwentaryzowane. Było już wtedy, tego pierwszego dnia, wiadomym, że to miejsce ma taki potencjał, jak zakładaliśmy, że te groby uda się docelowo odnaleźć. I w sumie już drugie badania miesiąc później, 13 czerwca 2020 roku, no, doprowadziły do tego, że miejsce ukrycia szczątków ofiar z 1945 roku udało się odnaleźć. A było coś takiego, co pana najbardziej zaskoczyło, zszokowało? Ten 13 czerwca to faktycznie jest taki moment przełomowy, bo możemy zbierać, dokumentować, inwentaryzować materialne ślady zbrodni, czyli łuski, pociski, ale to nadal są tylko rzeczy. Jeśli je wyciągamy z humusu, czyli tej warstwy ornej, one mogą mieć charakter luźny, przypadkowy. Nie ma dowodów, że one są związane bezpośrednio ze zbrodnią, ale jak odnajdujemy już kości ludzkie, to jest zupełnie inny wymiar sytuacji, no bo wtedy już mamy naprawdę groby masowe i tutaj było wiadomym właśnie między innymi z tej książki, którą pan redaktor trzyma, że mówimy najprawdopodobniej o miejscu egzekucji i spaleniu zwłok kilkuset osób. Panie doktorze, jest pan chojniczaninem. Jeszcze chciałem zapytać o ten moment w pana życiu, bo poszedł pan na studia, jest pan archeologiem, ale chciałem zapytać o ten moment w życiu, co spowodowało, że pan w ogóle postanowił zająć się Doliną Śmierci? To też bardzo często wspominam, że urodziłem się w Chojnicach, wychowałem się w Chojnicach. Rodzice mieszkają na ulicy Rzepakowej, czyli ja tam też do końca liceum mieszkałem. Przez długi czas Chojnice, ulica Rzepakowa to było ostatnie osiedle na północnych obrzeżach Chojnic i my jako dzieciaki ze znajomymi, jako właśnie tam 9, 10, 11 lat, lataliśmy po tych polach, między innymi po tej Dolinie Śmierci. Potem faktycznie już w sumie na etapie studiów doktoranckich coś takiego, co nazywa się archeologią konfliktów zbrojnych, zaczęło mnie interesować, czyli dokumentacja, odnajdywanie miejsc związanych z II wojną światową, właśnie z grobami masowymi. I znając właśnie tę książkę już z czasów licealnych, no, wydawało się, że ta Dolina Śmierci no, po prostu jest miejscem nieodkrytym. Z jednej strony bardzo dobrze znanym w mieście i regionie, z drugiej strony ewidentnie nie wszystko było odnalezione, zbadane, opisane, zadokumentowane. Wróćmy jeszcze na chwilę do prac archeologicznych. Jak one przebiegały? Bo to, co było dość niezwykłe w tym projekcie, to, że w ten projekt zaangażowana była lokalna społeczność. To też jest rzecz, którą zawsze podkreślam, gdzie jeżdżę i opowiadam o tych sprawach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. To jest bardzo ważny i wyjątkowy aspekt tego rodzaju projektu, to zaangażowanie lokalnej społeczności. Lokalnej społeczności zarówno
w formie zespołu badawczego i osób z nami związanych, czyli dr Przemek Ziętkowski jest hojnit, Daniel Frymark jest hojnit, w pracach bierze udział mój tata, niektórzy naukowcy są z hojnic albo regionu, ale drugi element, który był nie mniej ważny, to właśnie była dokumentacja tych wspomnień mieszkańców miasta i regionu, którzy stracili w Dolinie Śmierci swoich rodziców, dziadków i pradziadków. I w tym kontekście no, szczególna historia dotyczy pani Urszuli, która już niestety nie żyje, pani Urszuli Stańkę. Pamiętam to był maj właśnie 2020 roku, kiedy z Danielem przyszliśmy nagrać panią Urszulę. Ja jestem archeologiem, ale jestem też antropologiem kulturowym, czyli jest to nauka, która polega między innymi na robieniu wywiadów z ludźmi na temat tego, co myślą, wierzą, jak się zachowują. No i w tym przypadku pani Urszula była przed nas nagrywana z Danielem właśnie w kontekście utraty, zamordowania jej ojca w Dolinie Śmierci. No i z Danielem rozkładamy sprzęt, zajmuje to pół godziny. No i rozmawiamy z panią Urszulą. No, niech pani opowie o tacie. Zajęło to dosłownie 3-4 minuty. No i po tych 3-4 minutach ja patrzę na Daniela, Daniel na mnie i oboje mamy łzy w oczach. Nie płaczemy, ale oczy są szklane po tym, co ta niezwykła osoba przeżyła i jak to pamiętała. Tak, pani Urszula Szczańka opowiedziała też nam swoją historię w sierpniu 2020 roku i my tę rozmowę dzisiaj powtórzymy po godzinie 10. Jeszcze chciałem zapytać o wolontariuszy, bo też dzięki nim udało się znaleźć wiele artefaktów. Tak, chciałem zapytać o te z pana punktu widzenia, te najcenniejsze z punktu widzenia historii. Co to było? Co wam pomogło dotrzeć potem do potomków? Dobrze, to... Naprawdę to trzeba podkreślić, że rola wolontariuszy, czyli osób, osoby, które z nami współpracowały, to naprawdę jest ważny element tych prac i ich pomoc, zaangażowanie, wsparcie, determinacja, poświęcenie swojego prywatnego czasu, nierzadko też pieniędzy, no bo na badania trzeba przyjechać i wrócić, miała kluczowe znaczenie właśnie najpierw w odnalezieniu ofiar w 2020 roku i w sumie kontynuowania badań na przestrzeni kolejnych lat, no bo państwo słyszą, że tam doktor Kobiałka coś odkrył albo prokurator IPN to coś ustalił. To jest wszystko prawda, niemniej my osobiście rzadko kiedy, no prokurator w ogóle nie kopie, a ja nie siedzę w grobie masowym, tylko moje zadania są nieco innego rodzaju, no to ci członkowie zespołu badawczego tak naprawdę podnoszą, dokumentują te setki, w sumie tysiące artefaktów, no i w sumie, jak się okazuje z perspektywy czasu, setki osób, które tam były zamordowane, a te setki osób to są tak naprawdę miliony szczątków ludzkich, no bo te osoby spalone w 1945 roku mają dzisiaj postać kości, które mają centymetr, 2-3 centymetry. Do ilu potomków, rodzin udało wam się dotrzeć? Jak wyglądały te spotkania? Bo pamiętamy historię obrączki znalezionej chociażby. Tak, obrączek mamy odnalezionych bodajże 22, jeśli pamięć mnie nie myli. Przy czym to są wszystkie artefakty, które były ujawnione w tych dołach śmierci z 1945 roku. I faktycznie te artefakty mają największy potencjał identyfikacyjny. Niemniej każdy z tych prawie 7 tysięcy artefaktów jest z jednej strony dowodem w sprawie, czyli pozwala na w taki czy inny sposób rekonstrukcję przebiegu mordu, sposobów tuszowania śladów zbrodni, ale też jest źródłem historycznym w tym sensie, że właśnie pozwala na dokumentację tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej na polach igielskich. Jest pan hojniczaninem, jak już było wspomniane, to jest pan archeologiem. Chciałem jeszcze na koniec zapytać, czy jest w panu dzisiaj jakiś taki rodzaj, może takie poczucie spełnienia wobec historii miasta, wobec społeczeństwa? To, że są badania, to, że te badania mają potencjał historyczny, kulturowy, społeczny, to było wiadomym w sumie od samego początku. I faktycznie te badania mają aspekt naukowy, są częścią śledztwa. Niemniej element humanitarny, czyli zapewnienie godnego pochówku tym, którzy
zostali zamordowani na tych polach igielskich, jest w sumie najprostszym, ale też najważniejszym elementem tego, co zrobiliśmy. Bo może brzmi to zbyt patetycznie, ale jakby miarą nas jako narodu, państwa i społeczeństwa jest między innymi nasz stosunek do tego, co było, do przeszłości, do dziedzictwa, a szczególnie do tych, którzy w takich okolicznościach zostali zamordowani, no bo byli zamordowani za to albo, że są chorzy, albo są niepełnosprawni, albo za to, że byli nauczycielami duchownymi albo kupcami, albo za to, że w 1945 roku na przełomie 1944 i 1945 wdziałali w konspiracji. I to były powody za to, że im strzelano na przykład w tył głowy. Albo nie tylko strzelano, no i potem jeszcze zwłoki spalono. Po to, żeby pamięć po tych ludziach w sumie przepadła na wieki, a te w sumie proste badania, bo to nie jest wielka filozofia, ta archeologia, którą uprawiamy, no pokazuje, że nie ma zbrodni doskonałej i przy sprzyjających okolicznościach, przy połączeniu pracy lokalnej społeczności, naukowców, instytucji państwowych, takich jak właśnie Instytut Pamięci Narodowej i osoba pana naczelnika Tomasza Jankowskiego, pozwalają dokonać no, tego rodzaju no, naprawdę historycznych odkryć. To podsumowując już na zakończenie, czego uczy nas ta wieloletnia teraz żywa lekcja historii, co my jako mieszkańcy Chojnic, nie tylko jako mieszkańcy regionu, powinniśmy z tego wszystkiego zapamiętać? Dobrze, to ja powiem, czego ja się nauczyłem. Spokoju. Kiedy się patrzy na te w sumie setki ofiar, to powiem, że prawie wszystkie nasze problemy codzienne są bez znaczenia. To problem mieli ci ludzie, którzy stali nad tymi rowami i do których strzelano w tył głowy i potem chowano w tych grobach po to, żeby przepadli na wieki. I mówię, wykorzystanie archeologii, śledztw, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej na tego rodzaju działania w sumie doprowadziły do tego, że ta pamięć jednak nie została zatarta, że ci ludzie w pewien sposób wracają do żywych. My im życia nie oddamy, niemniej oddanie im hołdu, szacunku, zapewnienie normalnego miejsca pochówku jest niezwykle ważne. To też często powtarzam, że te badania dotyczą historii, czyli niemieckich zbrodni tutaj w czasie II wojny światowej. Tak, niemniej to, co zrobiliśmy z prokuratorem, z mieszkańcami, z wolontariuszami, z zespołem naszych naukowców, samo w sobie jest historią. I to, co powinniśmy pamiętać, to fakt, że ludobójstwo, bo o tym mówimy, jest poza czasem i miejscem. To były rzeczy, które powinny być ważne od razu po wojnie, w latach 50., 60., ale one powinny być ważne także dzisiaj, za 10 lat, za 50 i za 100, no bo to nie podlega przedawnieniu. To są tematy aktualne. Zawsze. Dziękuję bardzo. Gościem Weekend FM był chojnicki archeolog dr Dawid Kobiałka, który kierował badaniami w Chojnickiej Dolinie Śmierci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Weekend FM.